Dobra. Następne pytanie. To może jak jesteśmy przy ciąży, jak sobie z czymś radzić, to bóle pleców w ciąży. Czy to było pytanie, czy bóle pleców w ciąży są normalne i właśnie jak sobie z nimi radzić. Więc jak najbardziej bóle pleców w ciąży są normalne. To jest związane z tym, że wiecie, rośnie brzuch. Często to, co robią kobiety, jak urośnie im brzuch, no to zmienia się środek ciężkości. Wypinają, ja oczywiście teraz to już przesadzam, nie? Ale wypinają ten brzuszek tak i chodzą tak. Więc zmienia się ten środek ciężkości. I to jest częsty powód bólu w plecu, ale też rośnie brzuch, gdzieś tam jest ucisk, malucha. No, różne są powody, jak sobie radzić. Ciepły prysznic superowo działa, także to na pewno. Delikatny masaż przez partnera, wiecie, ćwiczenia relaksacyjne, rozluźniające, yoga, jeżeli macie pozwolenie od lekarza, basen, jeżeli macie pozwolenie od lekarza, to wszystko super. I znowuż, najważniejsza sprawa, specjalista, fizjoterapeuta, tak, będzie Wam wtedy masował plecy, będzie wchodził w tkanki głębokie i to nie tylko poprawi Wam komfort funkcjonowania w ciąży, ale też da fajne efekty później w porodzie, bo nie będziecie aż tak odczuwać tych bólów, jeżeli będziecie miały skrzyża, tych bólów krzyżowych, dlatego że wasze struktury w plecach, tu z tyłu w odcinku krzyżowo-lędźwiowym, będą rozluźnione, łatwiej będzie wam się poruszać miednicą, pracować, wtedy te bóle krzyżowe nie są aż tak silne. Więc dziewczyny, jak bolą plecy, idziemy do fizjoterapeuty. Ja z plecami nie mam problemów w sumie, ale mam z więzadłami psiematicznymi, tymi o tutaj. Jak chodzę, to mnie strasznie boli. Są dni, gdzie rzeczywiście możemy przejść nawet 8 km. Ostatnio byliśmy na takim spacerze przypadkiem. Wyszło, myślałam, że trochę jak pójdziemy tą drogą, to trochę bliżej będzie nasz dom, okazało się inaczej niestety, więc był 8-kilometrowy spacer. Natomiast są też takie dni, gdzie wyjdę z auta, wiecie, jedziemy do Lidla na zakupy, ja wyjdę z auta i nie mogę iść, bo tak strasznie kuję po prostu jak kolka. No i też mówię, wiem, że to normalne, tak, no bo ten brzuch rośnie, się rozciąga, pracuje. No ale mówię, pójdę sobie do fizjoterapeuty, zobaczymy, czy będzie lepiej. No i tak, było lepiej. On mi co prawda tych więzadeł nie masował. Skupiliśmy się właśnie na odcinku krzyżowo-lędźwiowym. Powiem wam, pierwsza wizyta, spokojnie, bo jeszcze nie wchodził tak głęboko w tkanki, ale druga, no bolało, tylko że potem czułam się fenomenalnie. Na następny dzień, wiecie, zero bólu i naprawdę łatwiej jest mi się poruszać. Też ten ból więzadeł tak nie przeszkadza, od kiedy chodzę do fizjoterapeuty, bo no mówię, no było już ciężko. Także Wam też polecam, szczególnie właśnie przy bólu pleców, chodzenie do fizjo. Bo to naprawdę dużo, dużo daje. Po to są, żeby z nich korzystać, nie? Może też właśnie zmieni Wam Waszą postawę, pokaże, jak inaczej można chodzić, żeby ten ból zminimalizować bardziej prawidłowo. Wiecie, dużo teraz osób ma problemy z chodzeniem, z postawą ciała, nie? Także podsumujmy sobie: na bóle pleców ciepły prysznic, masaż, jakieś ćwiczenia rozluźniające, yoga, basen i wizyta u fizjoterapeuty. To na pewno Wam dużo, dużo da. Też na przyszłość. I kolejna sprawa, nudności w ciąży. Powiem Wam, że miałam szczęście, bo mnie za bardzo one nie dotyczyły, chyba że była dłuższa przerwa między jedzeniem, to wtedy tak, wtedy odczuwałam nudności, ale to zawsze miałam jakąś przekąskę, na przykład orzeszki czy coś tam sobie podjadłam, było super, przechodziły. No i miałam taki okres, że nie mogłam pić kawy, bo na zapach mi wszystko się zbierało. To było dla mnie straszne przeżycie wtedy.
Dużo rzeczy wtedy robiłam, takich dodatkowych, gdzieś tam kurs kończyłam, bla bla bla, trzeba było rano wstać, a nie mogę wypić kawy, bo jest mi niedobrze. No tragedia. Po prostu jej nie piłam, żeby uniknąć tych nudności. Natomiast wiem, że dużo kobiet ma z nimi problem. Jest coś takiego też jak niepowściągliwe wymioty w ciąży. No i tutaj często już pacjentki, jak mają takie niepowściągliwe wymioty, czy to wtedy już trafiają nawet do szpitala na takie leczenie, wiecie, kroplówka, nawadnianie, bo to jest masakra. No dobra, ale jak sobie radzić z tymi nudnościami? No to właśnie, unikamy tych długich przerw, dużo, dużo pijemy w ciągu dnia, unikamy takich ciężkich, smażonych potraw, takich pokarmów o działaniu drażniącym, na przykład, no nie wiem, makaron z curry, nie? Nie makaron, tylko ryż, curry, kurczak, papryka, no wiecie, coś mocniej doprawionego, no bo to podrażnia i wszystko się cofa, te też łatwiej poskadę, nie? Także takich rzeczy unikamy. Postarajcie się zredukować stres do minimum, wiadomo. Tutaj też fajnie się sprawdzą takie masaże relaksacyjne, akupunktura, jak już nic nie będzie dawało. No i coś takiego oczywistego, higiena jamy ustnej, ale mówię Wam o tym dlatego, że część pacjentek ma te nudności z powodu takiego metalicznego posmaku w ustach. I jeżeli on występuje, to rzeczywiście mdlije, więc jak umyją zęby, przechodzi. Także dla tych mam taka rada. No i suplementacja witaminą B6 i tak naprawdę to jest wszystko.